Franklin i niespodzianka. Franklin umiał już sobie zawiązać buty. Umiał też dobrze liczyć i umiał zaplanować wspaniałe przyjęcie, niespodziankę. Potrafił zaskoczyć wszystkich gości. A kiedy Franklin planuje przyjęcie, niespodziankę, nawet on sam może być w końcu zaskoczony. Pewnego dnia Franklin jechał sobie na rowerze. Kiedy mijał dom Skunksa, zobaczył jakąś wywieszkę. Na tabliczce było napisane: sprzedane. To znaczyło, że dom Skunksa jest sprzedany. O nie! Zawołał mały żółw. Franklin zeskoczył z roweru i prędko pobiegł do drzwi. Czy ktoś jeszcze jest w środku? Puk, puk. Franklin zapukał do drzwi domu Skunksa. Odpowiedziała mu cisza. Puk, puk. Zastukał głośniej, ale nikt się nie odezwał. Mały żółw posmutniał. To straszne, wyszeptał. Skunks nic mi nie mówił, że się wyprowadza. I co teraz? Franklin szybko z powrotem wsiadł na rower. Czym prędzej pojechał do swojego domu. Skunks się wyprowadza, zawołał do mamy. Wiem, odpowiedziała mama, ale... Żółwik nie słuchał mamy, nawet nie zsiadł z roweru. Tak bardzo się śpieszył. Koledzy Franklina byli na placu zabaw. Mały żółw przekazał im straszną nowinę. Będzie mi brakować Skunksa, rzekł bóbr. Mnie też, dodał miś. Mnie też, powiedzieli wszyscy chórem. Zrobiło im się bardzo smutno. Wtedy Franklin wpadł na pomysł. Może urządzimy dla Skunksa pożegnalne przyjęcie? Zaproponował. To byłaby dla niego niespodzianka. Hurra, świetny pomysł, ucieszyli się koledzy. Przyjdźcie dziś do mnie po południu, zarządził Franklin. Ja przyniosę lody waniliowe z polewą czekoladową, zapowiedział miś. A ja przyniosę ciasteczka, obiecał bóbr. My przyniesiemy cukierki i lizaki, postanowili królik i lis. Franklin wrócił do domu. Urządzamy dla Skunksa pożegnalne przyjęcie, oznajmił mamie. To będzie wielka niespodzianka. Na pewno będzie to niespodzianka, zaczęła mama, ale nie dokończyła. Franklin już gdzieś pobiegł. Mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia, rzucił w biegu. Żółwik nadmuchał balony, mnóstwo balonów. Potem upiekł ciasto sam, bez pomocy mamy. Napisałem na torcie: żegnaj Skunksie, pochwalił się mamie. Ale Franklinie, zaczęła mama. Znowu nie dokończyła. Żółwik właśnie spojrzał w okno i... przeraził się. Ścieżką nadchodził Skunks. O nie, zawołał Franklin. Czego on tutaj szuka? Przecież to ma być niespodzianka. Franklin w popłochu schował się w swoim pokoju. Po chwili znalazła go tam mama. Skunks chciałby ci coś powiedzieć, rzekła. Nie mogę się z nim teraz spotkać, szepnął Franklin. Przyjęcie jeszcze nie gotowe. Zepsułbym niespodziankę. Żółwik był coraz bardziej przejęty. Ale Franklinie, zaczęła mu tłumaczyć mama, przecież... Ciii, przerwał jej Franklin i zamknął drzwi od swojego pokoju. Kiedy Skunks poszedł, Franklin zadzwonił po kolegów. Wszyscy przynieśli to, co obiecali.
razem zabrali się do ozdabiania domu. Umocowali balony i łańcuchy, nakryli do stołu, a na górze powiesili transparent z napisem „Żegnaj Skunksie”. To będzie fajne przyjęcie. Pomyślałeś o wszystkim? Miś pochwalił Franklina. Dzięki, odparł zadowolony z siebie żółwik. A gdzie jest Skunks? Spytał Bóbr. Ojej, Franklin zrobił zdziwioną minę. O tym nie pomyślałem. Jak my go tu ściągniemy? Wtem żółwik spojrzał w okno. Skunks właśnie wchodził na jego podwórko. Schowajcie się wszyscy! Zawołał Franklin. Nadchodzi! Koledzy ukryli się za stołem. Franklin otworzył drzwi. Skunks wszedł do środka. Niespodzianka! Zawołali wszyscy chórem, wyskakując za stołu. Skunks był bardzo zaskoczony. Żółwik pokazał Skunksowi transparent z napisem „Żegnaj Skunksie”. Poprowadził go do stołu i do tortu z napisem „Żegnaj Skunksie”. A potem powiedział smutnym głosem: Żegnaj, Skunksie, będzie nam ciebie brakować. Ale Franklinie, zaczął Skunks. Pisz do nas, przerwał mu żółwik ze łzami w oczach. Ale Franklinie, Skunks znów chciał coś powiedzieć. Poczęstuj się tortem, chlipnął Franklin. Franklinie! Krzyknął z całych sił Skunks. Muszę ci coś powiedzieć. Koledzy spojrzeli na Skunksa ze zdziwieniem. Chodźcie ze mną, rzucił Skunks i wszyscy podreptali za nim. Przeszli na drugą stronę uliczki, tam gdzie stał zielony domek. Skunks wszedł do środka. A potem otworzył drzwi i zawołał: Niespodzianka! To jest mój nowy dom! Teraz wszyscy spojrzeli na Franklina. Pewnie byli zdziwieni, ale chyba jeszcze bardziej źli. Hurra! Zawołał Franklin i podskoczył z radości. Jak to dobrze, że się nie wyprowadzasz daleko. Chodźcie do mnie na niepożegnalne przyjęcie. Koledzy rozchmurzyli się i pośpieszyli za Franklinem. Pędem wpadli do jego domu, a tam... Niespodzianka! To było wspaniałe przyjęcie, choć wcale niepożegnalne.